Przetłumaczymy z angielskiego. To jest pierwszy zrelisowany Solar Tracker Controller, płytka PCB. Zaraz będziemy ją programować oczywiście. Tutaj mamy możliwość zarządzania i silnikami DC, i BLDC, i AC. Za chwileczkę pokażemy, jak się do tego podłączyć. Do DC oczywiście jest to na tyle banalne, że nie będziemy o tym mówić. Mamy dwa wyjścia na górze, podłączamy się i tyle. Oczywiście do tego dołączamy instrukcję, więc nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Myślę, że trudniejszą częścią jest ta związana z podłączaniem zewnętrznych urządzeń. Teraz zaprogramujmy. Po prostu potrzebujemy kontroler i programator. To nam też pozwala na nieustanne zmiany firmware'u. Jeżeli klient potrzebuje cokolwiek zmodyfikować czy zarządzać w jakikolwiek inny sposób tym urządzeniem, to po prostu tym urządzeniem zarządzamy. Wystarczy tylko sflashować firmware, tak jak tutaj w tym przypadku. Restartujemy układ, jedziemy i za chwilę się po resecie całego rozwiązania ładuje się rozwiązanie i mamy gotowe. Więc w tej chwili możemy podłączyć sobie urządzenie. No więc przełączmy się na dół i sprawdźmy, co my tutaj ciekawego napodłączamy. Oczywiście potrzebujemy teraz uzbroić urządzenie, żeby wyglądało w taki sposób. Czyli mam płytę zewnętrzną, kilka parametrów, bezpieczniki, konektory. No i oczywiście ten boczny, który jest bardzo ważny. To po prostu podłączamy, odłączamy. Tutaj pod spodem jeszcze są zworki, które też służą do konfiguracji niektórych peryferiów. Do tego też przejdziemy, ale myślę, że na tym etapie to wystarczy, żebyśmy skoncentrowali się na jednej funkcjonalności. Nie używamy DC. Nie podłączamy silnika prądu stałego, więc wyjmiemy te wszystkie bezpieczniki. Pozostawiamy tylko konektory peryferiów i ten zewnętrzny. Co tutaj się narobiło? Mamy dwa inwertery, którymi będziemy kierowali w kierunku północ-południe, południe-wschód-zachód. Oczywiście do jednego z nich podłączyłem silnik, żeby tam było widać pracę urządzenia, no ale to drugi po prostu włącza wentylator i wskazuje, jakie są rozdzielczości i ile herców on tam generuje. Podłączenie między tymi dwoma urządzeniami no, tutaj wymaga troszkę uszczegółowienia. Mamy tutaj sporo kabelków, nie aż tak dużo wbrew pozorom, no, ale jednak się trochę ich nazbierało. Podłączamy zasilanie. Jak widać, co tutaj się stało, jak tylko inwertery uruchomiły się, kontroler wystartował. No i oczywiście jak już jest to wszystko podłączone, to możemy w lewo, w prawo pracować. Tutaj mamy wschód-zachód, północ-południe jeszcze nie reaguje. Zaraz do tego przejdziemy. Dlaczego? Specjalnie tak zostawiamy, żebyśmy wiedzieli, co trzeba zmienić w inwerterze. Jaka taka konfiguracja, to swoją drogą. Jeszcze konektorki, spójrzmy na to. Tu widzimy ładnie nasze konektory. Będziemy korzystali z... Oczywiście po zdjęciu covera. Będziemy korzystali z COM X4, X5 i 12 V. Zasilanie to jest 12 V, czyli tutaj to urządzenie nam będzie zasilało kontroler 12 V. Tutaj oczywiście mamy taką możliwość, ponieważ sam kontroler nie zasila innych peryferiów, więc możemy spokojnie się tutaj podłączyć, oszczędzając na zasilaczu. Po prostu 12 V zapinamy. COMport jest bardzo ważny. COMport służy do tego, żeby udrożnić komunikację sygnałów różnych analogowych i cyfrowych. Więc bez tego COMportu nie będziemy mogli współpracować. Niezależnie od tego, czy zasilamy z tego czy z innego inwertera, COM musi istnieć. Samo podłączenie konektorów mamy COM i zestaw X-ów. Nas interesuje X3, 4. 4, 5 i COM. 12 V jako zewnątrz. COM oczywiście bardzo ważne jako minus, on na dobrą sprawę. No i X4, X5 dla dwóch kierunków. Zmieniamy konfigurację. Oczywiście tutaj mamy jeden parametr do przedyskutowania. Jest oczywiście wiele innych, ale to na razie skoncentrujemy się tylko na tym, który ma istoteczne rozwiązanie. Rozwiązuje nam pewien problem. To jest P11. Zmieniamy z 0 na 2. W jednym inwerterze już to zrobiliśmy, dlatego on reaguje. No a tutaj w tym jeszcze tej konfiguracji nie zmieniliśmy. No więc zmieńmy tę konfigurację. Możemy tylko sobie teraz włączać
wyłączyć ręcznie. To jest ta różnica w konfiguracji. Przy 0 mogę tutaj włączyć run stop z panelu, ale już przy konfiguracji tego parametru P11, czyli przełączymy do P11, wchodzimy do niego i próbujemy się przełączyć z 0 na pozycję 2, a nie ten przycisk. Tutaj o, mamy 2, zapisujemy. I teraz już mamy reaktywność. Ta reaktywność rzeczywiście pojawia się dlatego, że mamy do każdego z logicznych sygnałów ten port COM. Bez komu port, com, portu COM, czyli podłączając tylko dwa przewody, nie będziemy potrafili sygnału wysyłać. I tutaj w zasadzie koncentrujemy się tylko na tym, że załączamy i maksymalizujemy prędkość do zadanej tutaj pokrętłem. To ona się przydaje. To ustawienie częstotliwości jest bardzo przydatne, ponieważ jeżeli nawet konstrukcja jest źle zeskalowana, przełożenia są niewłaściwe, to spokojnie możemy tutaj zmodyfikować sobie te parametry i no, bez najmniejszego kłopotu dostosować prędkość silników tak, żeby one bardzo ładnie, cichutko i spokojnie pracowały. Tracker musi być jak najwolniejszy, więc trzeba się koncentrować na tym, żeby oczywiście nie pracować na pograniczu temperatury silnika, ale żeby jednak jak najwolniej sobie pracował. Tutaj właśnie dlatego mamy taką istotną różnicę w stosunku do innych kontrolerów, że on jest właściwie uniwersalny. Zarówno ta sama płyta, ten sam firmware pozwala na sterowanie AC, jak i DC. AC oczywiście stosując inwertery dla bezpieczeństwa, również waszego. Kombinowanie różnych SSR-ów i tak dalej powoduje prądy wystawione na zewnątrz, zwarcia międzyfazowe i inne historie. Nie róbmy tego. Korzystajmy z Wintera. Inwertery tego typu kosztują te AT1. One są tanie, tak? Jeśli miałbyś kontrolę AT2, mógłbyś sterować silnikiem 3-przewodowym prądu przemiennego jednofazowym. Czyli tak naprawdę ma dwie cewki, jest jednofazowy. Tutaj mamy 3-fazowy, po prostu zwykły, standardowy silnik. Dlatego to jest AT1. Nie oszczędzajmy, to jest 350 zł per jednostka, ale przynajmniej jesteście bezpieczni, no, będziecie żyć, jeżeli podłączycie sobie to całe rozwiązanie, tak? No i oczywiście stabilizacja prądowa i tak dalej, to jest bardzo przydatne. Jeśli chodzi o samo okablowanie, jeden inwerter używamy do zasilania, więc ma o jeden przewód więcej. O tenże przewód jest 12V, podłączony do plusa pierwszego tutaj gniazda. Następnie mamy dwa przewody sygnałowe, to jest akurat w tym przypadku wschód-zachód, czyli kolejne od plusa, east-west, wschód-zachód. Następnie jest południe-północ i tutaj mamy oczywiście minus, komport. Ten bez tego minusa ani nie będę zasilał, ani nie będę w stanie wysyłać sygnałów, więc te dwa sygnały korzystają również z tego portu COM. No oczywiście ten port COM oczywiście służy też do zasilania, ale no jest jednego druga funkcja, a tutaj w drugim widzimy, mamy komport. Mimo to, że nie mam zasilania, to ja mam komport podłączony. No i oczywiście dwa kierunki, północ-południe tutaj w tym przypadku. Więc właśnie dlatego mamy tutaj te trzy przywody, nie dwa. Trzy i cztery dla drugiego inwertera. W zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o samo podłączenie. Banalne. No i oczywiście tutaj wyłączyłem bezpieczniki. Dlaczego? Nie chcę zasilać reszty płyty, mostków H, których nie wykorzystuję. I oczywiście tego nie róbcie. Jeżeli podłączycie tutaj te silniki i zasilicie się z inwertera, no to inwerter nie da sobie rady z takim prądem, tak? Więc jeśli chcecie, to podłączcie zewnętrzny, odrębny power supply do tego z gniazda power, gdzie mamy 2 plusy, 2 minus. I wtedy odłączamy sobie ten 12V.